Już nie dni, a godziny dzielą nas od zabawy sylwestrowej. Być kobietą nabiera w tym czasie dosłownego znaczenia, bo na kilka chwil przed najgorętszą imprezą w roku panie rozpoczynają intensywne przygotowania, by tego wieczoru czuć się i wyglądać wyjątkowo, wyjątkowo. Największym dylematem każdego roku staje się wybór kreacji sylwestrowej, bo przecież trendy się zmieniają. Zdecydowanie okazałe suknie to już nie jest, bynajmniej nie w takich małych miastach, tak? Cekiny dalej, jest tweed, szerokie cekinowe marynarki, luz i nonszalancja to jest modne w tej chwili. Przede wszystkim, żeby było wygodnie, bo mamy się bawić, a nie stać sztywno, więc zdecydowanie wygoda króluje też. Dzianinowe sukienki są modne, pióra są modne, tak jak tutaj zobaczycie. I choć wiele pań wciąż stawia na kolorowe kreacje, to w tym sezonie zdecydowanie króluje czerń. Klasyczna, uniwersalna, a zarazem elegancka i pozwalająca na założenie ubrania więcej niż w ten jeden sylwestrowy wieczór. Na czym dziś paniom również zależy. Na sylwestra to raczej na czarno. Myślę, że tak. Ale jeśli czerń to taka klasyczna, czy jakaś zdobiona? Bardziej sukienka, spodnie, garnitur? Sukienka, na pewno sukienka. A kiedy sukienka już wybrana, warto zadbać o detale. Nawet najprostsza stylizacja może stać się wyjątkową dzięki dodatkom, a dopełnieniem całości jest nic innego jak fryzura. Tu okazuje się, moda jest niezmienna od kilku lat, bo choć same gusta potrafią różnić się bardzo skrajnie, to błysk zawsze jest ponadczasowy. Jeżeli to są spotkania takie bardziej formalne, to cały czas te proste linie, jak i takie eleganckie upięcia, lekkie jak najbardziej. Jeżeli są to jakieś młode dziewczyny, to stawiają bardziej na falę na przykład Hollywood czy Loki 3D. Cały czas to pięknie ponadczasowo wygląda. Jeszcze bardzo są popularne, już bardziej dla takich wygodnych, ale też pięknie, elegancko to się prezentuje, takie kuce. No i no co, no jednak panie stawiają też na to szaleństwo, na ten błysk, na ten brokat, czy w stylizacji ogólnej, czy właśnie we włosach, w tych upięciach. Fryzjerzy już dziś mają ręce pełne pracy, a długa lista klientek zamyka się w sam dzień Sylwestra. Nieco wcześniej swoje przygotowania rozpoczynają te panie, które decydują się na zabiegi medycyny i kosmetologii estetycznej. To coraz częściej wybierane usługi przed sylwestrową zabawą, ponieważ ważniejsze od chwilowego make-upu są długotrwałe efekty. Żeby zregenerować swoją skórę, niestety trzeba więcej czasu, dlatego nie mogą być to zabiegi z dnia na dzień. Warto, żeby panie sobie zrobiły na pewno peelingi chemiczne, żeby zrobiły sobie jakieś zabiegi bankietowe, które nawilżą nam skórę przed makijażem. Mogą też oczywiście wykonać stymulatory tkankowe, mezoterapię igłową, która odbuduje tą skórę w takim stopniu, żeby ten makijaż bardzo ładnie wyglądał i bardzo dobrze się trzymał. I kiedy już wyglądamy pięknie, gotowe na sylwestrowe szaleństwo, warto, by trzymał się nas również uśmiech. Bo o tym, że to największa kobieca ozdoba, nie powinnyśmy zapominać przez cały rok.